Zaraz tak, Krzysiek, zacznijmy od tego. Twój rywal nie dojechał na konferencję i w jaki sposób wpływa to na ciebie? Nie wpływa, no widzę, że albo lekceważy, nawet nikogo z jego jakby teamu nie było, więc takie trochę bym powiedział nieelegancko. No ostatnio jak twój wywiad oglądałem, bardzo zmotywowany, używałeś nawet niecenzuralnych słów. Czy to jeszcze bardziej cię nakręci przed tą walką? Ciężko powiedzieć, no robię tak, żeby wyjść do ringu i wygrać w jakikolwiek sposób i cokolwiek by się nie działo, bym powiedział przed, na ważeniu i w trakcie. Dobra, teraz tak, najważniejsza głowa mówisz, ta głowa ostatnio nie pracowała tak jak powinna, układa się wszystko. Na dwóch wcześniejszych walkach pracowała, na trzeciej bym powiedział, szczerze powiedziawszy, brzydko powiedziawszy, zlekceważyłem swojego przeciwnika i ta walka miała taki wygląd, jaki miała, ale jest okej, okay. Wydaje mi się, że jest okej. Okay, no. Dobra, teraz wróćmy do twojego rywala, który niestety dzisiaj nie dojechał. Stylowo, jak ci będzie odpowiadał? Jak ty tę walkę widzisz? To ja bym się troszeczkę wygadał, można powiedzieć, jak powiedział. To powiedz tyle, ile możesz. Widzę tak, że jest nieprzyjemny, jest szybki, jest taki, bym powiedział, kąśliwy, więc będzie trzeba, bym powiedział, te żądło mu wygiąć i gdzieś tam wbijać te jego ambicje do środka, żeby nie wychodziły na zewnątrz. Świetnie to ująłeś. Teraz tak, na koniec taka kwestia. Ile dni przed walką wyłączysz telefon? Bo przed tą galą we Wrocławiu mówiłeś, że troszeczkę sam sobie biedę narobiłeś i planujesz przed walką jeszcze do mnie dzwonili a propos biletu, więc... No to... Sam chyba widzisz, że to nie jest najlepsza opcja. Teraz tak pół żartem, pół serio. No, ile dni przed galą wyłączysz telefon i się odcinasz? Tydzień. Tydzień. Tydzień czasu już nie będę miał, można powiedzieć, kontaktu. Włożę w drugi telefon, włożę kartę i numer dam najbliższym, którzy muszą mieć po prostu do mnie kontakt, czyli trener, menadżer, rodzice, dzieci, jakoś tak. I to będzie, jakby można powiedzieć, taki już spokój do łapania, można powiedzieć, tego nastroju, tej głowy, tego całego, bym powiedział, taktyki, którą w głowie sobie już powoli układam. No to plan jest dobry, tylko pozostaje życzyć powodzenia, no i autostrada się otwiera do pasa. Dokładnie, autostrada się otwiera. Zawodnik niby jest, bym powiedział, teoretycznie można powiedzieć, do przejścia, ale w praktyce wiadomo jak to bywa. No, on też trenuje, pewnie też nie przyjechał, bo też mocno trenuje i dba o to, żeby tą walkę zaboksować i żeby tą walkę wygrać. Ja ci życzę powodzenia i do zobaczenia na gali. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Zachęcam do obejrzenia i do oglądania, do przebycia i do kibicowania. Dzięki.